Hej, hej, Liska. W następnym odcinku zagrajmy Fallout New Vegas. No tak, widzimy się po dość naprawdę długim okresie czasu, więc muszę was przeprosić po prostu, jak poprzednio mówiłem, tak samo cholernie mało czasu, coś. Cóż. Więc tak, kontynuujmy w ogóle. Gdzie my skończyliśmy? Aha, no tak. Ale oczywiście muzyka zniknęła. Bo może. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, ta powinna zaskoczyć. Mówiłem, że ten pistolet bractwa, nie? Chyba jakiś musieliśmy znaleźć. Kogo tu mamy? Łuska, kapsel. Plecaczek. A weźmiemy go, co tam. Naboje. O, z gwiazdką. Ten pistolet chyba tutaj gdzieś był, mam wrażenie. Ale to pewnie się pojawi jak ten. Mi się wydaje, dopiero jak pogadamy z tym innym gościem. Dobra, tak jak mówiłem, czy chcemy teraz się pchać do tego, czy nie? Co mamy zaznaczone w ogóle na mapie? Nawet już nie pamiętam. No to taki mapa świata. O, tutaj. Ale mamy chyba ten pancerz już przy sobie. Tu jest ETE, tu jest KAS. A pancerz mam chyba przy sobie, żeby go naprawić. Tak czy nie tak? Tak niekoniecznie, ale mi się wydaje, że... Nie no, wiesz, ludzka może skoczysz do tego. Do naszego bunkra. No to idzie tylko szybko, więc się nie bójcie, nawet nie bójcie, żeby... Nie będzie problemów. Zatem będę siedział pół godziny. Albo cały odcinek. Także... Oj! Nie, dobra, przepraszam, miałem wrażenie, że mi się przestało nagrywać nagle dźwięk. Po co mi się nagrywać, takie miałem przed chwilą wrażenie. Przepraszam, jeszcze raz. Coś mnie... tak. Herbatka mi się skończyła, fajnie. Odcięty od wodopoju. Co ja zrobię? Uschnę. Z pragnienia. Mam wrażenie, że... Co ze mnie? Mam wrażenie, że albo włożyłem... weźmy to, co możemy. Dobra. Tędy. Sprawdzimy najpierw tutaj. Prawdopodobnie go założyłem jakiemuś mękinowi, ale nie jestem pewien. Wolę sprawdzić. Mieć pewność. Rusz się, klas. Tak, jest, dobra. Rozmawiaj. Ale dobrze, wiadomo, że jest. Nie muszę się bać o to. Obciążenie 41%, a dobra. Dobra, chodźmy stąd. Jak tu z wodą mamy? Rzucę tylko okiem, szybko na wodę. H2 było chyba sporo. Tak, 62. Więc nie potrzebuję tego. Czemu to są trzy kropki? No ewidentnie trzy. Dziwne. Jakiś duch. Mamy A, no tak. Ja się przestraszyłem, że sobie chciałem naszego Frediego rozpaćkać. Ale właśnie, skoro to mamy... Przeładujmy. No. Tak, od razu lepiej jest. Rzućmy sobie okiem. Mamy chyba to mięso kentroga, nie? Stek z psa, z gekona, bramina. Tu mięso, mięso wodniaka, ludzkie. Nie no, w sumie jeszcze mamy tego żarcia, więc nie polujemy na razie na kentrogi. Ale no. Dobrze. Tak, chcielibyśmy skoczyć ten, zdobyć tą... ten hełm. Który się znajduje chyba... Kopalny. Która tylko? Syrepik? Sprawdźmy. Jak gdzie pusta, wyrżnięte wszystko, wszędzie, no to znaczy byliśmy. To się szybko też opuścimy to. Uuu! Siemasz, kochanie! A mówiłem, że nie idę polować. No ale widać, że tutaj nie ma za bardzo...
że nie ma. O, i poziom. Szybki za. Nie zdążyłem. Oby tylko mi się włączył ten. Wiecie, perk był po poziomie. No wiecie, włącz. Wiecie, co to mam. Już mówiłem. Dawno nie grałem, więc. Pierdzie 3 po 3. No zdarza się. Więc tak, do czego tu przeznaczyć chcielibyśmy? Skradanie. No może chwilowo nie. Retoryka, przetrwanie. Zamki. Nogi ścisłe, medycyna. Momencik. Handel. Chyba do tego bym chciał. Tu gdzie jest? Tu jest. Tu chyba trzeba 80 aż handlu, nie? Cholera, co to czegoś potrzebowaliśmy czegoś. Tylko nie pamiętam do czego. I czego? Medycyna. Naprawa. Ścisłe. Zamki. Do 45 weźmy. Mam gdzieś te 8? Walka wręcz to nie. Walce wręcz się nie chcę specjalizować. Także dodajmy do handlu. Gotowe. No tak. Kto by pomyślał? Konfiguracja modów. Ten. Nie, rebalans, to było w rebalansie. Perki. Zatwierdźmy. I teraz potem na jeden. I zatwierdźmy. Zawsze pomaga. W każdym razie nie zdarzyło mi się, żeby nie pomogło. Czytajmy. To może być. Dobra. Tak, tu jesteśmy teraz skoczymy do tego. I tak może jeszcze przekazuję wam Silver Peak tutaj. O Fallout 4 tak sobie poglądałem. Pewnie większość z was, która się interesuje ogólnie Fallout 4 już oglądała. Odbędę się tylko ta wajfa. Dobra, powinien być poziom chyba. I? No. To jak wtedy zróbmy, czyli... Gdzie ty jesteś? Dlaczego ja wtedy dodałem? Moment, materiały, handel... Zamki, tak, do zamków raczej. Tak, 45 i dodajmy do handlu te dwa. Tak. No. Szarża to nie, lekkość bytu. Trening, kobieciarz. Leprat. Pojmowanie. Prospektor. Gdzie moje majtki? Nie. Odporność. Nie no, aż tak chyba łatwo nie giniemy, aż tak. No, może nie ma jakoś super, ale... No może dopisze też nie zrywa, ale no... Źle nie jest ludziska, co nie? Zapomniałem tak trochę głośniej mówić, bo tak coś cicho z tobą się ściszyłem, znowu będą problemy jakieś swoje z nagrywaniem. Będzie fajnie. Aha. Aha, że szybciej się proszę o 10%. Ładza tak. Finezja. To nie. Będzie? A nie. Ja jestem auto-inject, w sensie, że automatycznie wstrzykowanie tych. Powiedzmy steampacków, aż zgłupiałem. Chemical Energizer. Turn goo and ash. Moment. Goo. Aha. Możesz to... No z tak śluzu, w sensie, jako spuścić pewnie gość jakiegoś plazmową i laserem, jeżeli spopielisz go, tam możesz chyba jakąś amunicję do takiej broni, którą masz w takiej chwili uzyskać, coś takiego. Nie zrozumiałem tego dobrze.
To nie, nie. Czujność, nie. Eksport robotyki. A, wiem chyba co bym wziął. Tylko nie jestem pewien, czy mogę to wziąć. Bo tak coś mi się przypomniało, że wam mogę coś pokazać. Czy to inna moc, nie wiem. Chociaż... To co mamy? Na łóżkach... Nie jest zła rzecz. Zasadniczo. Człowiek czynu. Momencik, chyba tego nie mam. Co będę potrzebował tego? Co to jest? Aha. Poszukajmy, gdzie to jest. To nie to. Mogło być chociaż tym lecieć. Alfabetycznie, bo łatwiej. Gdzie ty jesteś? Nie no, wiem, że to musi być. Czyżbym był tak ślepy aż? Albo mam w tym jednak. Kurde, jest tego trochę. A, jest! Kanibal. Cholera. Tak się zastanawiam. Karmy zwykle dużo mam. Byłem przeciwko naturze. Bo jest ogólnie taka fajne. Jest ogólnie taka fajne. Jak jest coś pieprzne. Ogólnie jest czasami. Czasami jest. Ogólnie raczej, o tak, ujmijmy to w ten sposób, iż jest chyba nawet osiągnięcie za to jakieś. W każdym razie za ten profit dostaniemy jeszcze coś innego, ulepszenie, gdy zjemy tego, na przykład Cezara lub doktora, nie doktora, tego, Hausa. I kogoś chyba tam jeszcze. Tylko nie wiem, czy za wszystkich, czy pojedynczo. A nie, tam nie chce mi się marnować na tego. Weźmiemy coś innego. Takie mała ciekawostka ogólnie. Człowiek czy, no nie wiem, może bym przeżyć do tego chwilowo. Może ten przyrost życia. Albo to, może to jest. No on can escape for you. Markership. Moment. Czy mam skoncentrowany ostrzał wzięty? Teraz mi tak się przypomniało. Przepraszam dziecka, mogłem się tym nawet przejrzeć, ale trochę ciężko jak... bez... Może to weźmiemy? Mechanik tego Power Armora. Naprawa nauki ścisłe. A weźmy to, zobaczymy co to da. Gotowe. Dobra. Bo tak myśmy spędzili tutaj cały czas, a nie chciałem tego. Żeśmy w wyposażeniu tylko moim spędzili czas. No, proszę was, nie?
Byłoby zaraz. Człowieku, weź daj spokój, kurna, ile można tego oglądać? No i w sumie na dłuższą metę bym się o mnie zdziwił. Coś mi jak wypchnęło. Butelki nie są złe. Znaczy, do ile potrzebne to jest, nie? Te środki czyszczące Arbaxo. Abraxo. Schowajmy się do broni. Coś tu widzę, a mam brzytwa. Pustą. Ale tu nie. Aha. A w tym? Kto by się spodziewał? Zabawki. Ludziska. Niemożliwe. W skrzynce z zabawkami są zabawki. Jak to kurczę możliwe? Tu jest kopalnia. Chyba tam nie zeszliśmy, mam wrażenie. Przygotujmy się na rozdupcanie wrogów. Tu powinien się znajdować... ale tu lutu też jest. Pokazuje ten. I wrogowie też są. Więc... Oho, tam jest hałm. Chyba mi już pokazuje. Tu chyba będzie epicka ta. Jakaś mucha mięsna. Królowa, czy jak ten się nazywa? Już teraz nie wiem nawet. Pułapek żadnych nie dać? No to wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Głupio by było wylecieć pojetrze. Na minie plazmowej. Nie. Latarka. Ale weźmiemy, bo co? Czemu nie? Szkoda wyrzucać. Ogólnie... jeden guzik. O! Czy to za śmieci? Tak trochę... Nie, dobra. Myślałem, że to świeci. Zgłupiałem. Fajnie, że w czwórce rozwiązali lepiej ten... z tym światłem, oświetleniem. Jest dużo lepiej. I w końcu dodali do tego, z tego co widziałem. Znaczy, nie zdradzałem sobie fabuły, bo... Po co? O, kaza... Nie! Mamusiu! Nie! Ja tak się nie bawię! Zdychać! Zdychać! Atak rozpierdzielu. Nie cholery. Ja to wezmę. Się tym zaopiekuję. To jeszcze żyje? Zatłucz go, Freddy. Freddy jest niezniszczalny jako jedyny właściwie. Za chwilę powinien stać. Ci nie przeglądałem za bardzo, ale co tam co nieco obejrzałem, jeżeli chodzi o Fallout 4. No i choć widziałem, jak ten światem zrobi, także jest trochę lepiej. Jeżeli o to chodzi. Ale... Z tego co widziałem, no niestety te dialogi, no kurde, są nieszczęsne według mnie. No czasami... Z tego co mi wiadomo... W jednym... Zawsze tylko cztery są wybory. No kurde, na litość boską, no... Jak można tylko... Nie no, po prostu... Przepraszam, Liska, ale trochę mi brak słów mi. Ginąć! Poszedł wam. Gdzie? No, to fajnie. Zdychaj. Czy ja to przeżyję? Spróbuję się wyleczyć, no. No, że wytrzymam to. Nie mam raczej tego. Moment. Odtrutka. Jest. Zjedzmy coś przy okazji, się wyleczmy. Chemia, food, żarcie. O, doskonale. Pokarm. Zaspokaja tylko. Pokarm. Płuce wytrzymałości. O. Grzybki jaskiniowe. To powinien się prawdopodobnie wyleczyć całkowicie. Ale my jesteśmy bogaci w amunicję? Nie no, po prostu. Bayer. Zdzika. Tak jest. Liska, Bayer z dzika. To jest to, co Buzun lubi najbardziej. Odłamkowy, Mołotowa. Drugi Mołotowa. Hmm.
Taśma klejąca. Plazmowy granat, spoko. Papierosy. Może być. Ja myślę, że to jest jakieś coś jest do poniesienia. Ale tylko jest część tego. Wózka jakiegoś. Czy cokolwiek to jest. Zestaw narzędzi. Pistolet jakiś. Ale to możemy ponieść. Ja myślę, że coś tu mogę zrobić. Nawet E tylko. Się wpierdnicza tam, gdzie nie trzeba. Na razie mój radar chwilowo nic nie widzi. Niczego, co by mogło być jakoś w jakikolwiek sposób. Znowu co ci jest, Freddy? Gdzie ty się kurna szwendasz? Teraz zauważyłem, że... Aha, to byliśmy tak. Rzućmy okiem nam. A ja M nacisnąłem zamiast. Jaki ostatni idiota. Na to okolicy prosimy. Co my tu mamy? Przesuńmy tutaj. Zobaczmy. No faktycznie, tu nie wszedłem. A, tu coś będzie chabrnego. Mam takie dziwne wrażenie po prostu. Czy coś się to bugowało mi kiedyś? A, pamiętam. Pamiętam, to mi się coś, pamiętam, bugowało. Jak kiedyś grałem. Ale myślę, że tego nie będzie problemu teraz. Oj, ty! Paskudo! Gin za srańcu. Dobra, otrutkę prosimy. Itemki. Chemia. Gdzie to jest? Cholera jasna. Ej, otrutka. Usunięta kryś na tarze. Wyleczmy się może żarciem. Nie, jaka to dobra, dobra, niech będzie. Kawę z lekona. Nie, ludzkie mięso. Niech będzie. Skrętoroga, to jest po prostu mięso, pieczone, cokolwiek jest zrobione z tym, stek jakiś cokolwiek. Wodniaka, to zostawiamy, mód owoc. Owoc bananowca. To zjedzmy. Pita. Dobrze, po końcu zaspokaja. Pire błyskawiczne. Dobra, zjedzmy to. Stek z bramina. Nie. Z lekona. No. Niech będzie. Powiem wystrzeć od razu bardziej. Masz! Mała Franco. Mała Franco. No. Jesteś B. Co tu jeszcze przeleciało już? O, wy cholery. Dobra, się nie zabawił. Wadca bierzemy. O, jak kurde, tak ogólnie przeglądam sobie co jakiś czas mody do Fallouta 4 i ogólnie zasuwają niezłą prędkością. Pojawiają się nowe modyfikacje. Ja drugiego dnia już było 600. Nie ma o co, nie? Co mamy po trójką? Już nie pamiętam. Strzelbę jakąś, dobra. Niech jest to. Skoro mam to przepisane, to nie jest złe. Nie ma opcji tak. No, można i tak. Dem, 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 dem. Lądzik, no coś tak. W takich miejscach bywają pułapki. Granat, koktajl młotowa, części jakieś tam. Plazmowy, mina plazmowa nawet, spinka, ładunek wybuchowy. Bierzemy. Tu też jakieś... możemy wziąć. Tu nie ma żadnej linki, nic. Jest! AEP-7 Steel Pistol. Co to jest? Na sery, tapnienie, szybkostrzelność. Pchałem do pracy na spomogę tak jak ocalałych. Hydra, to bierzemy. Coś to wylazło z nor. Oho, legendarny. Nie no. Kurna. Ty gnido. No i musimy wczytać. Po prostu wygrzebiście.
Ale to mam zapis na szczęście. Myślę, co się przydałoby? Jakieś... No kurde, według mnie... Wiem, że się będę powtarzał, ale no na litość boską... Ed, gdzie ty jesteś? Zaraz. Uziemię go. Tak. Poczekaj. Nigdzie się nie ruszaj. Mhm. I stąd dupy nie ruszasz mi. Więc tak. Według mnie już było w dwójce lepiej o tyle, że gdy postaci były dosyć mocno zranione, same brały nogi za spas. Oczywiście można było to ustawić, niektórym ustawić, żeby nigdy nie uciekali nawet. A to zależy oczywiście od postaci. Jedna postać była takim tchórzem, że... Drzazga! I bzium! Długą. No, cóż. I tacy ludzie są. Na przykład Myron taki... A? Ty... Robaczku świętojański. Gdzie ty jesteś? Rozciągasz się. Aha. To chyba tam poleciało. Nie, moment. To gdzieś tu jest. Gdzie ty, kurna? Tu jesteś. Ty, Franco. Chodź tu. Tu jestem. Była Idznor, pan przyszedł. Coś czuję, że tam poszła się tu z moimi ludźmi. Na chwilę będzie... Ed-E nie żyje, Kas nie żyje i cholera wie co jeszcze. No trochę o, tu jesteś, kochanie. No, kochanie. Czułek, nie no, w ogóle wystarczy. Ale może tak cię trochę sponiewieramy, jeżeli chodzi o latanie. Nie byłoby chyba źle, co? Kwestia odległości trochę tak ciężko. No ale... Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, co nie? Oho! Total Anal Devastator. Kochanie! Pokaż jak twoje skrzydełko. A, dobrze. No bo nie dobrze, no zależy. Dla kogo? Kochanie! Ale strzelą sobie głośni na pierwsze, co? Wiecie co mogę powiedzieć? Tak potem jeszcze przeglądaniem się ogólnie grze Fallouta 4, że jednak niestety nie naprawili jednej rzeczy, którą mogli naprawdę naprawić. To znaczy oczywiście pancerz wspomagany nie chroni całkowicie przed uszkodzeniami jakimiś tam papierkami. No oparty go mogą... No, oczywiście jesteś cholernie wytrzymały, po prostu się trzymać te niezłe tony. Ale no... Powiedzmy sobie szczerze, że... Mam wrażenie, że mi się wzięło i zepsuło. Czy ja chcę tym? Chyba chcę. No chodź tu. Dobra. Pozbyliśmy się tego totałajstwa. Więc tak. Pancerz wspomagany nie chroni całkowicie przed uszkodzeniami. A tylko bardzo, i to bardzo... ogranicza obrażenia, jakie się otrzymuje. Co według mnie jest, no... No powiedzmy sobie szczerze, chore, no... Wyobraźcie sobie gościa, nie jestem z cywilizacji, z... włócznią rozwalającego czołg. Taki przykład, trochę z dupy, no... Moment, coś tu jeszcze zostało. Trochę z dupy, no ale jednak. Co tutaj... wzięło się i... Nie no, przecież poniosłem ten pistolet, no co jest? Na pewno? Uzbrojenie. No jest, Stitch Pistol. Obrażenie DPS, no ciekawe, ciekawe. Czy mogę to zmodyfikować? Nie. Niestety. Bida w tym kraju. Więc weźmy strzelbę. A w połowie odcinka jesteśmy tak, że no, spoko. Na skrzydełko. No cóż.
No, on trochę się spać chce, ale to nic takiego. Ważne, że oni żyją, że nie muszę tego powtarzać. No to droga, no. Kontynuując wątek pancerza wspomaganego w Falloutie 4. Mogli zrobić coś takiego, jak już chyba nawet, wydaje mi się, mówiłem, gdy omawiałem to, co widzieliśmy na te materiały, jak to dostawione przez Bethesdę. Iż pancerz wspomagany mógłby jednak bronić taką małą kalibrową. Oczywiście, gdybyśmy chodzili tylko... No sorry, się przesunąłem. Aha, to się kazada trochę tak rozstępował. Nie licząc oczywiście... może być. Kurde, się powtarzam jak wanity. Licząc oczywiście, gdybyśmy byli w całym tym... szkielecie, to taki jest taki szkielet, który jest dopiero obłożony płytami tam różnymi, nie? Gdybyśmy w całym szkielecie byli, spoko, jesteśmy praktycznie dziurawieni jak sito. Bo faktycznie ochrony nie mamy, tam szczątkowa. Przydałoby się oczywiście jakieś zaawansowane wykrywanie kolizji. Czy pocisk, obliczanie trajektorii tego pocisku. Jego mas... mocy obalającej, penetracji, możliwości penetracji tego pocisku. Jak ją potrafi przebić. I tak dalej. No, dajmy na to coś na podobne w WoCie, no kurde, znaczy pod jakąś płytę trafiłoby jakimś wielkim kątem, to mogę nie praktycznie jaki kaliber poszedłby w cholerę, gdzieś poleciał w kosmos. Dobra, ale mamy już to, co my chcieliśmy. Poczekajmy sobie do rana może. No, przespać mi się przydało. Więc tak, pan wspomagany mógłby mieć jednak... Mam nadzieję, że jakiś się pojawi mod, no to naprawdę było czymś naprawdę miłym, gdyby się pojawił, tylko stworzył coś. Aha, dobra. Mod, który, powiedzmy, dajmy na to pociski 9 mm, 10 mm, no ogólnie mało kalibrowa, bo 22 LR, nie wiem czy są takie tam, ogólnie te amunicja z małego kalibru, masowe siły przebijania. Gdybyśmy mieli już nawet te podstawowe. Chociaż tam tego nie dokończyłem wątku. Może się przejdziemy pieszo. No jeszcze zrobić ten guzik. Przepraszam, dziecka, po prostu mi się myli jeszcze. Trochę nie grałem. Usuńmy to od razu. Usuńmy to i przejdziemy się do tego. Wyrżąć te cholerstwa. Nie wiem, czy nam się to uda, czy nie. Co się każe. Więc tak. Gdy tam na początku zdobywamy ten pancerz wspomagany jeden. To powiedzmy on byłby... No, można by było zrobić tak, że on jest cholernie podziurawiony, coś ten deseń. Co jest? No dobra. To oni tam są, wiem o tym, że już pamiętam to zdanie. Ale no dobra. Ten pierwszy pan wspomagany mu mieć na przykład jakieś cholerne dziury, no nie wiem, wypalone przez plazmę, cokolwiek, tam był zostawiony, nie? Ten pancerz tak dalej. Bo został zniszczony w jakiś tam sposób. A pogadajmy z tym gościem. Przepraszam, dziecko, ale muszę... To jednak przydałoby się zrobić to zdanie. Czy ja mam... Coś, co by mi podniosło? Potrzebowałbym co? No to też załóżmy. Momencik, czy ja mam... Retoryka, nie?
Cholera. Nie no, dobra, coś to poradzimy. Brakuje mi kule terytoryki 10. Just doing what I'm paid to do. Harass the muties until they leave or attack us. If they leave, we'll let them go. If they attack, we wipe them up. Either way, the job's not done until they're cleared out of the town. Won't name names, but some important folks in the NCR are sick of muties attacking their Brahmin herds. They want them go. Maybe this group had something to do with attacking Brahmin, maybe not. Doesn't matter. We're getting paid to make them go away. We're still owed half. 2,500 caps. Pay up and we'll be on our way. If you're short. Yep. Nie, spróbujmy. What? Nie mogę. Nie mam tyle kasy chyba. Rzućmy okiem. Gdzie to miałem? Kapsle. 109. Kurna. No, bida. Ale co wy tu macie? Zobaczmy. Broń plazmowa. To by mi się nawet przydało. W sumie zawsze ich wyganiałem, więc tym razem można by było ich wyrżnąć nawet. Dobra, trudno. Więc my panu podziękujemy. O cholera, raz ładujemy. No, bacz, kochany, włączaj mi się. Super mutant najemnik. Nie wiem, czy tak się cholernie muli przy tym. O! Ja coś chyba jestem dość okaleczony, mam wrażenie. Nic mu nie robię tym. Za chwilę wykituję, ale jednak wolałbym nie. Więc tak, zjedzmy sobie ciasteczka. Ciasteczka są dobre na wszystko. Ludzkie mięso trochę zjedzmy. Skrętoroga, nie. Pita, potrawka z wiewiórki. Może być. Stek z kojota. Trochę z psa. Wieprzowina z fasolką. Wiewiórkę. No powiedzmy sobie szczerze, że strzelba no nie jest najlepszy pomysł, jeżeli chodzi o pancerne cele. Ale walicie. Eda mojego. Czy ja jestem okaleczony? Ale mi się to samo się skończy. Cholera. Nie no, tak bym to nie chciał. To jest średnia zabawa. Tylko czy zrobiłem quick save'a? Tak, zrobiłem quick save'a, dobra. Więc to wrócimy, dopiero będziemy mniej więcej charyzmy tylko elektryki. Dobra. Kontynuujmy na razie to, co mamy kontynuować. Ja sobie przychodzę z zwykłego save'a. Więc tak, te pancerze wspomagane, oczywiście tam by był dziurawy, tak dalej, to wiadomo, przypuszczałby tam co nieco, dosyć sporo, powiedzmy, zależnie od wielkości tych dziur, powiedzmy, tam derwanych płyt, tak dalej, nie, jak w zasadzie niekompletny byłby. Przyjmowałby tam, potrafię, przepuszczałby o amunicję, która wiadomo, nawet dajmy na to jakieś tam popierdółki przylatywałyby, no wiadomo, dziura do dziura. Ale już powiedzmy, gdyby nam się udało go połatać, no oczywiście nie byłaby to jakoś. Można by było jeszcze to przyjąć tak, że
rodzaj stopu, metalu, ogólnie substancji, z której jest to wykonane. Ciekawa palisada. Które są wykonane te części, no jeżeli chodzi o jakieś zwykłe żelazo, stal, to sorry, nie wiem. Wystrzela jakąś tam małokalibrową broń, naprawdę małokalibrową. Czyli powiedzmy ta sportowa amunicja. I to tyle. Ale już powiedzmy dziewiątka mocniejsza. No dziewiątka mocniejsza, no powiedzmy jakieś tam rewolwerowe i tak dalej. To już wchodzą jak w masło. Dziwe bungalow. Przesłowiem. Wchodzą jak w masło, powiedzmy, nie wiem. Oczywiście te najlepsze. Powiedzmy już taki standardowy. Czy to nie powinno się tym pojawić, nie? O to chyba grali. Dobra. Whisky możemy wziąć. Wino także. No, alkohol też nie jest zły w sumie. Przydaje się czasami. Kuchenka w niej. Dość przydatne rzeczy. Są alkohol. Dobra, rozjaśnijmy tę sytuację. Więc tak. Już taki przeciętny pancerz wspomagany powinien chronić już przed ogólnie amunicją pistoletową, szeroko rozumianą. Oczywiście nie są z jakiejś tam przeciwpancernej, która wiadomo miałaby lepsze, już by przeciwpancerne pociski wpuszczał, ale standardowe i oczywiście te grzybkujące, no to powiedzmy sobie szczerze, miałaby głęboko je w poważaniu, bo by po prostu grzybkowały na niej. I to tyle w tym temacie w głowie. Sama woda, no kurna, powodziło się im. Tym niemniej. A co to? Ducha Hale Wiktory. Kontynuujmy oczywiście. No kurde, zawsze coś. Co im dają? Zwinność. O, retoryka. Plus 5. Jeszcze 5 retoryki potrzebujemy. Coś co nam da. No się masz. Poproście go, może. On się lubuje zwykle. O, tajemniczy. Więc tak. Oczywiście sprzeciw pancerny był tutaj wpuszczany, ale no, powiedzmy ogólnie jakiś tam... O, przeciętnie zamknięty. Nie trudno. Musimy przeciwkać się naokoło. Więc zróbmy tak. Ta amunicja oczywiście by nie potrafiła się przebić. Ale oczywiście, jak już mówiłem, amunicja już przeciwpancerna przychodziłaby. No oczywiście takie najsłabsze jakieś też sportowe to są właśnie ta sportowa amunicja 22. Coś w tym stylu. I jest ona... Co to masz? No. Także wykorzystywana w karabinkach, więc siłą rzeczy ogólnie to można by było też trochę za amunicję wziąć. Punkt odniesienia, no chociaż zależy też od lufy, penetracja, możliwość penetracji pocisku. Też ma to do siebie trochę. Ile mamy czasu jeszcze? Jeszcze trochę mam czasu, tak, spoko. Oj, przepraszam, czkawka mi coś wzięła jeszcze. Mogę chwilę poględzić. Więc tak. Jeszcze tylko orzęsę sobie na mapie szybko miejsce, gdzie mamy dostać się. Tak, co tam iść? To jest tam. Więc tak. Aha, karabinki. Już powiedzmy takie, nie wiem, słabsze wojska, powiedzmy uszkodzone, wiadomo, nie, jakiś tam stopniu mogłoby nie penetrować tego, powiedzmy. Nie każdy strzał by wchodził, powiedzmy, niektóre by były tylko, by było takie brzdęki tylko. Że się amunicja odbija. Tędy. Ale nic poza tym by ci wam nie robiło. Ale nie takie jakieś bezsensowne progi obrażeń, że to tak zminimalizowane i tak dalej. Oczywiście tak, jeżeli jakieś tam wyższe wyściuka powinna też być i tak dalej.
coś ten Destiny, no ale jak już wchodzi, to to się wbija, nie? Ale jeżeli nie, to się nie wbija. Jeżeli już powiedzmy przebije się, ale tylko... Co tu mamy? Aha, to jest to, gdzie mamy dojść. Dobra, to będziemy potrzebowali. To będą te cholerne. Nocniowce. Więc się lepiej rozkładajmy. No tak. Ale co dalej z dalszą bronią? Na przykład jak mamy tutaj przy sobie ten... Albo siutówkę, o, weźmy siutówkę, no kurę, ten to jak ryżem. Siutówki byłyby ogólnie, no, miesiąc, gdybyśmy założyli amunicję monolityczną, czyli breneki, no, to jest chyba zielony kolor, chociaż nie jestem pewien. To jest chyba właśnie te pojedyncze pociski. Moment. Czy ja tam coś widzę? O ty! Śrutówki byłyby dobre na ten. Dobra, chyba odwołam. Za mną? Kurna, Freddy! Co się odbija? Śrutówki, tak już mówiłem, to jak ryżem kurę o ścianę. Więc ja ją by robiły w gościach w Polsce wspomaganych. To by też wymusiło jakąś tam taktykę, co rzuca się ze śrutówką kury na czołg. No sorry. Albo no, przebijesz tarcze te policyjne z śrutówki. No jeszcze brenekę to może, no zależy się od ilości prochu. No ale ze śrutem, no przepraszam bardzo. Aż tak dobrze to nie ma. Modliszka grillowana, a zróbmy sobie. Kotel atomowy, muka kolem Wiktory. Sen, nieźle obniża, to się może przydać potem. Pędzona woda, stek z krętoroga. Niech jest. Woda, odlot. I odtrutka. Odtrutkę robimy z czego? Aha. I krew mocnogłowcy. Dobra. Więc tak. Co to jest? Ślępa? Śrutówki nie robiły nic. Kompletnie nic. Chyba żebyśmy mieli wszystkie płyty zdjęte. Tam wiadomo, pociski, które przechodziły. Te kulki ołowiane. Tak, żeby robiły nam... Przedkowałoby nas właściwie. Ale jeśli nie używali... jeżeli używalibyśmy jednak... Coś ci przeszło, Freddy? No to dobrze. Może dam ci coś jeść. Gdzie to jest? Rozmowa. To jest to. Chemia. Frut, mięso, mięso, wodniaka. Dobra. Orus, dobra. Więc tak. Co się dzieje? Jak już mówiłem, śrutówki by jajo robiły. Jej już daje takim zwykłym pancerze tam, po prostu, który jest cały, nie ma jakichś dziur. Moglibyśmy się cmoknąć nos. Więc po prostu śrutówka, no to wiadomo, na cele nie opancerzone, no akurat co zrobisz gościowi? Nie, oczywiście przewrócić możesz, kiedy jesteś. Znowu to. Oczywiście możesz powiedzmy przewrócić, jeżeli tak to ładnie walnie ten śród, możesz obalić kogoś, no ale też nie przesadzimy, że będą goście latać, no ale powiedzmy sobie szczerze, no taki to jeżeli ktoś ma jakiś metalowy pancerz na pierśnik i byśmy w niego trafili, mógłby zostać przewrócony, ale już wspomaganym to już nie atakuje, po prostu by było jak byście sobie rzucali ryżem moje o ścianę. Lub od cokolwiek. Dwie małe gnidy. Kurde, zaraz to załadować. O, się na mnie nie skupiły. Jak miło. Dobra.
co my sobie pożyczymy. Więc tak. Dostają jeszcze następne teraz karabinki, prawda? Karabinki, mówiłem, te słabsze. Te mocniejsze, no wiadomo. Jak została tworzona włócznia, została stworzona tarcza, nie? Został stworzony pistolet, została stworzona kamizelka odporna, no i tak dalej. Ewoluuje broń i ewoluuje także ochronę przed tą bronią. I vice versa. Jest stworzona jakaś nowa broń, jest pancerz, no to jest stworzona nowa broń, która jest, potrafi go potrafi przebić się przez ten pancerz jakiś i zabić człowieka. No i na to jest odpowiedź pancerza. No, tworzony jest próba, w każdym razie próbujemy tworzyć zawsze jakiś nowszy, lepszy pancerz, który potrafi ochronić przed tą bronią. No i tak do samej śmierci. No właśnie. No i wiadomo, te lepsze potrafiłyby przebić, bo to w końcu żołnierze nie byliby posażani w broń, która nie byłaby w stanie nic zrobić, prawda? Jakimś tam żołnierzowi. W taki czy inny sposób. To weźmiemy sobie. Ale z tego co widzę... No to jeszcze chwilę możemy... Dlaczego się... Tak... A, już wiem, dlaczego tak się ruszą. No, dalej. A może to znaczy to zadanie... Zadanie... Dobra, zobaczmy mapę. Znowu MF jest kanał, jak nie idiota. Mapa okolicy. Dobrze, idziemy. Więc tak. Te lepsze sposoby... No powiedzmy, można podzielić pancerze na kilka klas, powiedzmy. 1, 2, 3, 4, 5 przykładowo. I oczywiście programowo już w tej grze. I tak samo broń. 1, 2, 3, 4, 5. Jakieś tam należy do każdej klasy. Na przykład broń klasy pierwszej nie przebijałaby klasy pierwszej tak samo tej. Albo po prostu przebijałaby już. Coś ten stylu, ale powiedzmy, gdybyśmy mieli pancerz klasy drugiej, a broń klasy pierwszej nie była, mogłaby z powodu nas smoknąć w nosek. Dobra, to mamy tę mutację. O, maleńka! Mroczny, prezwojowy i przerzuty Stitch Boy. Tak. Krętoruk. No, ludziska, to będziemy faktycznie kończyć chwilę, jeszcze chwilę sobie poglądzę. Możemy już wychodzić na powierzchnię. To jest trochę radiacja, no ale... I także właśnie radiacja. Taki pancerz wspomagania powinien praktycznie całkowicie chronić przed radiacją, a także powinien pozwolić, oczywiście, gdy jest szczelny, chodzić po dnie wody. To by było dość sensowne, prawda? Broń plazmowa, powiedzmy, miałaby... Zadawała, powiedzmy, już ta broń plazmowa, można by było wykorzystać broń plazmową, ale zadawałaby właśnie te takie szczątkowe uszkodzenia, oczywiście. Ale nie są taka najsłabsza, jakieś tam pistoleciki, popierdełki plazmowe. Oczywiście, gdybyśmy trafili kilka razy w to samo miejsce, pan zostałby przepalony, no wiadomo... Jest kilka stanów skupienia ogólnie, prawda? Ciało stałe. Dajmy na to lód. Woda ogólnie, nie? Ciało stałe jest lód. Ciecz, no to wiadomo, woda. No i gazowa. No to jest para wodna, nie? Tak dalej. Ale jest też czwarty stan skupienia, czyli plazma, czyli to jest... momencik, to jest jeszcze podgrzany gaz ogólnie. W momencie, że się nie mylę, kurde, to głupio było wam powiedzieć coś tak z dupy całkowicie. W każdym razie właśnie to jest zjonizowany gaz. Tak, chyba mam rację. Kurde, musiałem się przeczytać kilka książek
Już dawno ich nie wiem, przeglądałem, więc trochę informacji z głowy wyleciało. Tym niemniej, no jeszcze mamy 5 minut. Tym niemniej, plazma to jest jak są palniki podobne do plazmy, albo są też palniki na wodę, palniki. No tak, to jest zwalne znowu. Potrafimy także przecież wycinać metal za pomocą wody z piaskiem samym. No oczywiście tam jakieś cierniwo, nie zawsze piasek, ale coś... moment. Coś z krzemem jakoś mi się tak kojarzy, tylko nie wiem czy mam... O, dobra. Myślę, że to trup jakiś był. Jakieś cierniwo i potrafimy właśnie wodę pod tak dużym ciśnieniem, że możemy przycinać stal i ją ładnie wykrajać. A także chyba za pomocą plazmy, chociaż nie jestem tego pewien. Musiałem sprawdzić. Tak mi się coś właśnie... Moment. Plazmowe. Chyba tak. No ale wiadomo, to jest bardzo bliski dystans, prawda? Przy przełożeniu. Tam chyba milimetr czy dwa, ale potrafił cholernie dużo przeciąć, nawet grube kawałki, ale to musi być bardzo blisko. To jest działa na podobę w tej chwili coś jak pociski kumulacyjne. Wiecie, na jakiej zasadzie działają pociski kumulacyjne? No, pogadamy w nim w następnym odcinku. Ja teraz może po pierwsze do końca. Pociski kumulacyjne. One działają właściwie tylko, jeżeli pancerz jest jednorodny. Potrafią przebić się, no dajmy na to, jeżeli było coś zbudowanego w sposób, ja wiem. O, dajmy na to, abyśmy obłożyli czołg komputera pecetami. Jednostkami centrami pecetów. Już by prawdopodobnie praktycznie nie było przebicia, ponieważ pocisk leci... Mogę coś tu ponieść? To jest trup. Chwilowo nie zawarłem. Nic nie mogę chwilowo ponieść, no niestety. Nie tak dobrze. No, a przyjmijmy, że ten znacznik to jest pocisk. Pocisk lecący w to miejsce. On tutaj wybucha, prawda? No wybucha. No dobra. I ciecz, która, to za chwilę powiem, wlewa się do środka i ona tu już właśnie z węża ogrodowego woda. Ona po pewnym przebiciu kawałku drogi, ona opada, prawda? No wiadomo, ale to jest ze względu na grawitację. Ale jej siła jest także zmniejszona, prawda? Przyłóżcie sobie, jeżeli macie jakieś końcówki ogrodowe, tak dalej. Teraz może niekoniecznie teraz, cholernie zimno się robi powoli. No ale ogólnie będziecie czuć. Nawet jak dobrze macie duże ciśnienie, to może nawet zaboleć, jeżeli przejecie sobie po skórze wodę przy dużym ciśnieniu. Ale już dalej, to, no to jest taka mrzawka, nic właściwie ona nie zrobi, prawda? No i to naprawdę tutaj działa. Jest w kształcie takiego, powiedzmy, że rąbu. Oczywiście to był także modyfikowany i tak dalej, no ale jest właśnie w kształcie rąbu. Jedna połowa jest taki stożek, który jest chyba miedziany. To właśnie ten miedziany stożek. On jest. Reszta jest wypełniona tutaj z tej strony ładunkiem wybuchowym. Tutaj jest detonator, który przy spotkaniu właśnie detonuje, a to jest właśnie zmienione w ciecz i przebija się właśnie w ten cały pancerz. To musiałem dokładnie jeszcze sprawdzić, może wam... Chociaż to możecie bez problemu sprawdzić właściwie w internecie, to nie ma najmniejszego problemu. To co mi wiadomo. A też nie chciałem was w żadnym wypadku w błąd żaden wprowadzić. Tak więc, dobra, nie już przedłużę, bo właściwie już czas, więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne Zagrajmy Wy. Trzymajcie się, ludziska.